wieczór Państwu. Chciałem serdecznie Państwa powitać na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Naszej Tradycji Kultury Niklot, którego tematem jest nowa prawica, koncepcje polityczne Alaina de Benoista. A naszym prelegentem jest dr Paweł Bielawski, który właśnie o Alainie de Benoist obronił doktorat. Jest nowa prawica jednym ze źródeł inspiracji dla ruchów krytykujących obecną postać cywilizacji Zachodu w bardzo wielu krajach, także w Polsce. Mówiliśmy już o tym kiedyś, goszcząc u nas profesora Bartyzla. To też ten temat nie powinien dziwić, niezależnie od tego, że jasną jest rzeczą, iż no nie wszystkie koncepcje i pomysły głoszone przez ideologów nowej prawicy dadzą się zastosować w warunkach na przykład polskich. Niemniej jest to źródło inspiracji ważne i na pewno warto się nad nim pochylić jeszcze nie jeden raz. Z mojej strony to jest wszystko. Oddaję głos panu doktorowi Bielowskiemu. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałbym bardzo podziękować Państwu, panu doktorowi, za możliwość wygłoszenia tego wykładu. Na początek może zacznę od tego, dlaczego w ogóle się tym zająłem. Już 5 lat na to poświęciłem, co trochę czasu. Dlaczego się na to zdecydowałem? Dlatego, że nowa prawica po pierwsze jest nurtem bardzo interesującym, zdecydowanie nieortodoksyjnym. I biorąc pod uwagę ostatnie czasy, sądzę, że jednym w ogóle z najciekawszych nurtów polityczno-intelektualnych, metapolitycznych na rynku idei. Zdecydowanie, jeśli mówi się intelektualista, to zwykle się kojarzy to z lewicą intelektualistą. Natomiast właśnie nowa prawica pokazała, że może być nurt prawicowy intelektualny, który zasługuje rzeczywiście na to miano. Początkowo chciałem przedstawić cały szkielet ideowy nowej prawicy, natomiast gdy zabrałem się za to, to się okazało, że jednak temat jest tak rozległy, tak skomplikowany, że jeśli chciałbym przedstawić cały szkielet ideowy tak, jakbym chciał, no to by pewnie bym musiał mieć na to trzy, co najmniej dwa spotkania. Kwestie religijne to jest jeszcze odrębna kwestia, więc będę musiał to zrobić trochę ekspresowo. Jeśli byłaby w przyszłości jaka chęć, to być może wtedy bym się zdecydował na poświęcenie spotkania wyłącznie kwestiom religijnym. Tak więc może w tym momencie przejdę do tego, jaka będzie kolejność wykładu. Po pierwsze, powiem, czym jest i czym nie jest nowa prawica. Po drugie, powiem co nieco o spiritus movens ruchu, czyli samym Alainie de Benoist. Następnie przejdę do omówienia, jak rozumieć należy prawicowość, o ile można tak mówić, o nowej prawicy. Następnie przejdę do mięsa wykładu, czyli najważniejszych wątków w zakresie politycznym, czyli koncepcja praw człowieka, perspektywy na demokrację, poglądy na kapitalizm, etc. Żeby na koniec, na deser, biorąc pod uwagę profil stowarzyszenia, zdecydowałem się zrobić krótkie porównanie idei nowej prawicy i za drugi. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Polsce i polski kontekst, to pewną rzecz trzeba sobie na początku wyjaśnić. Gdy wpiszemy w Google nowa prawica, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyskoczy nam ten pan i nazwa Kongres Nowej Prawicy. Dlatego na samym początku chciałbym to wyklaryfikować, że nowa prawica europejska nie ma absolutnie nic wspólnego z tak zwanym korwinizmem, czy też Kongresem Nowej Prawicy. Można nawet powiedzieć, że jeżeli Korwin jest tutaj, to Alain de Benoist jest tutaj. Tak. Chociażby dlatego, że nowa prawica, co od razu należy zaznaczyć, absolutnie w żadnym wypadku nie popiera liberalizmu, ani ekonomizmu żadnej razy. To jeszcze o tym powiem. Nowa prawica poza tym nie jest partią polityczną, ani nurtem politycznym sensu stricto. Jak mówię, nie popiera liberalizmu, libertarianizmu, ani laissez-faireizmu, czy też w ogóle ekonomizmu, czy to marksistowskiego, czy liberalnego. Jest za to szkołą myślenia, nurtem intelektualnym lub też ruchem metapolitycznym.
narodziny nowej prawicy jest to rok 1968, czyli stworzenie think tanku GRES, czyli po francusku Gouvernement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne, czyli Grupa Badań i Studiów nad Cywilizacją Europejską. W skład owego think tanku weszli ludzie z różnych środowisk nacjonalistycznych, m.in. Europe Action, gdzie prowadził Dominique Wenner, studencka organizacja Fédération des Étudiants Nationalistes, czyli Federacja Studentów Nacjonalistów, Rassemblement de l'Europe de la Liberté, czyli Zgromadzenie Europejskiej Wolności, czy też Mouvement National de Progrès, czyli Ruch Narodowy Postępu. Zadanie think tank upatrywał w zmianie klimatu intelektualnego we Francji i w Europie przez tak zwaną metapolitykę. Tutaj jest oczywiście nawiązanie do Gramsciego, tak, do włoskiego komunisty, marksisty, który wprowadził koncepcję tak zwanej hegemonii kulturowej. Twórcą i głównym ideologiem nowej prawicy jest oczywiście znana postać Alain de Benoist, czyli ten pan na zdjęciu, o którym powiem jeszcze trochę za chwilę. Natomiast chciałbym jeszcze przedstawić kilka ważnych postaci ruchu. Po pierwsze, jeden z członków założycieli nowej prawicy GRES, czyli Pierre Vial, widzisz na zdjęciu, historyk, który był aktywnym członkiem GRES mniej więcej do połowy lat 80. Jednak z powodu pewnych różnic, pogłębiających się różnic ideowych, opuścił GRES i zasilił szeregi Frontu Narodowego w roku 1988. W roku 1995 założył, gdyż też zarówno był zawiedziony Frontem Narodowym, jak i GRES z powodu, jak on uważał, zbyt małym akcentowaniem kwestii etnicznych. Dlatego w 1995 roku założył Terre Peuple, Stowarzyszenie Tożsamościowe, czyli Terre Peuple, czyli Ziemia i Lud. A drugim ważnym członkiem jest Jean-Claude Vallat, już nieżyjący. Dziennikarz, pełnił różne ważne funkcje w GRES, m.in. był sekretarzem generalnym think tanku, jak i również potem był redaktorem naczelnym czasopisma Le Monde. Jako ciekawostkę mogę też wspomnieć, że napisał książkę, gdzie starał się udowodnić, że wikingowie byli uinków. Teza, która nie jest potwierdzona naukowo. Dość kontrowersyjna. O tak, to jest dosyć znana i bardzo specyficzna postać, Guillaume Fay. Znany z tego, że jak gadałem z Alainem de Benoist osobiście, nazwał go człowiekiem bardzo roztrzepanym. Znany z tego, że nie wylewał za kołnierz, nie mam na myśli tylko i wyłącznie alkoholu. Jak również to, że grał w filmach tylko dla dorosłych. I tutaj chciałbym Państwu taki mały fragmencik przeczytać. To jest Guillaume Fay, Archeofuturyzm, wydanie Arctos Media, anglojęzyczne, z roku 2010. Strona 105, cytuję. Jeśli chodzi zaś o filmy tylko dla dorosłych, byłem po drugiej stronie kamery jako aktor. W nawiasie, czemu nie? Bardzo dobrze się bawiłem, lecz współczułem biednym, sfrustrowanym widzom. No chyba Państwo rozumiecie, dlaczego musiałem to zacytować. Co jeszcze można powiedzieć? Mniej więcej w połowie lat 80., czyli w podobnym czasie jak Pierre Vial, opuścił szeregi GRES z powodu pogłębiających się różnic ideowych. I o ile pamiętam, na początku lat 90. opublikował swoją książkę Archeofuturyzm, właśnie ta, gdzie przedstawił swoją wizję archeofuturyzmu. Jak ktoś był zainteresowany na Akademii, to można znaleźć mój artykuł na ten temat pod tytułem Od tradycjonalizmu do futuryzmu. No, to jest bardzo znana postać, ewidentnie, to chyba nie trzeba nikomu jej przedstawiać, czyli Dominique Wenner. Postać bardzo ciekawa, gdyż był zarówno żołnierzem w Algierii, jak i potem członkiem OAS. Tutaj na pewno historycy doskonale zdają sobie sprawę, co to jest OAS, natomiast dla wszystkich powiem, że jest to Organizacją de l'Armée Secrète, czyli Organizacja Tajnej Armii, określana jako francuska skrajnie prawicowa organizacja terrorystyczna, odpowiedzialna m.in. za zamachy bombowe w Algierii i chyba też we Francji, tak, w Francji, która była, można powiedzieć, wymierzona w linii Gola, czyli chodziło oczywiście o Algierię, niepodległość Algierii, którą chciał oddać, natomiast oni uważali, że jest to zdrada Francji,
No i oczywiście robili co mogli, żeby temu zapobiec, dokładnie. I jeszcze tak notabene. Jest film, który traktuje o temacie, mianowicie Dzień Szakala, to jest chyba rok 1973 w reżyserii Cinemana. Więc polecam, jakby ktoś się nie znał. Na podstawie książki Fredrika Polsa. Tak jest. Co jeszcze można powiedzieć o Wenerze? Ta, o właśnie, dokładnie, bardzo dziękuję. Również to, że zakończył swój żywot poprzez zastrzelenie się w katedrze Notre Dame, co miał być protestem przeciwko sytuacji tragicznej, jak to sądził w Europie. I też co ważne, nie był członkiem, założycielem GRES, on zdecydowanie był prekursorem ruchu, natomiast jakby członkiem sensu stricto nie był. Kluczowe idee nowej prawicy. Zanim przejdę do tego, chciałbym na początek tutaj przeczytać pewien fragment. To jest Trygław archiwalny, gdzie można znaleźć wywiady m.in. z Alanem de Benoist i Tomislavem Suniciem, czyli chorwackim przedstawicielem nurtu, który o nowej prawicy mówi tak. Nowa prawica, ogólnie rzecz biorąc, opowiada się zasadami tradycji, bez wątpienia, ale tradycji, która nie odwołuje się wyłącznie do starej tradycji chrześcijańskiej, ale takiej, która idzie daleko, daleko poza chrześcijaństwo. Moja teza jest następująca. Nasza europejska tradycja nie zaczęła się wraz z Anno Domini 1, gdy Jezus Chrystus, tak zwany Jezus Chrystus, się narodził. Nasza tradycja sięga tysięcy, tysięcy lat wcześniej i obejmuje starożytną Grecję, starożytny Rzym, starożytnych Słowian. Tysiące, tysiące lat temu, gdy nikt nie miał najmniejszego pojęcia o Jezusie Chrystusie, o beduńskich prorokach, semickich legendach, czy co tam, bo oni w ogóle w to nie wierzyli. A więc to, za czym opowiada się tak zwana nowa prawica, w tym i ja, chcemy odzyskać nasze dziedzictwo nie tylko z ostatnich 2000 lat, ale również nasze dziedzictwo, które sięga tysięcy, tysięcy lat wcześniej. To również oznacza połączenie naszego tradycyjnego dziedzictwa z naszą ponowoczesną epoką. Nie jesteśmy tradycjonalistami, konserwatystami w katolickim sensie tego słowa, współczesnymi konserwatystami, cokolwiek to znaczy. Powiem, że niektórzy z moich najgorszych wrogów to tak zwani konserwatyści. W Polsce, w Chorwacji czy w Ameryce, gdyż z pewnością nie reprezentują idei, nie są zainteresowani tradycją taką, jaką ja jestem zainteresowany. Tyle, jeśli chodzi o sam termin. To, co ja nazywałem konstytutywną metatezą nowej prawicy, czyli to, na czym opierają się właściwie wszystkie tezy, jakie są wygłaszane, jest następująca. Istnieje nieprzezwyciężalna sprzeczność między mentalnością judeochrześcijańską, monoteistyczną, a indoeuropejską, czyli politeistyczną. I mimo setek, przynajmniej tysięcy lat prób połączenia tego, prędzej czy później, tak twierdzi Benoist, i tak te dwie mentalności w jakiś sposób się rozdzielą, gdyż połączenie ich jest po prostu na dłuższą metę niemożliwe. Prawicowość, jeśli można w ogóle o czymś takim mówić, bo to też warto wspomnieć, że nazwa nowa prawica nie została ukuta przez samych reprezentantów nurtu, czy też zwolenników, tylko przez lewicującą, wrogo nastawioną prasę. I taka łatka po prostu została, no i tak się po prostu przejęło. Tak więc jak mówiłem, prawicowość, jeśli można o czymś takim mówić, to jest głównie rozumiane jako sprzeciw wobec doktrynalnego egalitaryzmu, jak również postawienie lokalizmu, który jest jakby w pewnym sensie rozumiany jako prawicowy, przeciwko globalizmowi. Również istotną tezą jest to, że indywidualizm, liberalizm, czyli wszystkie te idee związane z nowoczesnością są tak naprawdę świeckimi transpozycjami idei chrześcijańskich. Samo oświecenie uważane za zaświadczone chrześcijaństwo. Istotne jest tak zwane prawo do zróżnicowania, czyli droit à la différence. Czyli jest podnoszona kardynalna wartość zróżnicowania i nie należy tego mylić ze słowem różnorodność, dzisiaj chętnie używanym przez kręgi liberalne, gdyż tutaj nie chodzi o indywidualizm, tylko chodzi o esencjonalny pluralizm ludów i kultur, które to kultury są uważane za całości nieredukowane i są autoteliczne, czyli uważane są za wartości same w sobie. Co za tym idzie oczywiście antyuniwersalizm. Istotnym jest również rozróżnienie Zachodu i Europy, gdzie Zachód uważany jest w obecnej postaci za świat zachodni, czyli Ameryka, plus Europa w domyśle skolonizowana kulturowo i ekonomicznie przez Amerykę. Natomiast Europa to jest to, co było, kiedy była suwerenna, też w domyśle jeszcze przed chrześcijaństwem. Jeżeli można by sprowadzić ideę nowej prawicy do trzech słów kluczowych, to bym powiedział zakorzenienie, tożsamość i przeznaczenie. Też dla jasności.
Gdybym miał wymienić oponentów nowej prawicy, no to na poziomie teologicznym byłby to monoteizm, na poziomie filozoficznym oświecenie i nowoczesność, na poziomie politycznym jest to liberalizm, globalizacja i amerykanizacja, natomiast na poziomie politycznym są to Stany Zjednoczone. Teraz krótko na temat samej postaci Alain de Benoist. Urodził się w Saint-Symphorien 11 grudnia 1943 roku, to jest obok miejscowości Tours, to jest zachodnie wybrzeże Francji. Pochodził z mieszczańskiej rodziny belgijskiej o korzeniach arystokratycznych, znaturalizowanej w roku 1678. Istotną postacią w życiu młodego de Benoist jest babcia, czyli Yvonne de Benoist. I to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, że często wakacje letnie spędzał właśnie u babci w jej zamku. No to jest fajna rezydencja na wakacje. I również bardzo właśnie podkreślał to, że babcia nauczyła go, jak rozumieć należy arystokratyzm. A mianowicie, to ona pozwoliła mi zrozumieć sens powiedzenia noblesse oblige. Należeć do arystokracji nie polega na tym, że ma się większe przywileje czy dodatkowe prawa, tylko na większej ilości obowiązków, na robienie więcej niż to, do czego się jest zobowiązanym. Na czuć się bardziej odpowiedzialnym niż inni. Postępować w szlachetny sposób, nigdy nie być zadowolony z siebie, nigdy nie myśleć w kategoriach użyteczności. W młodości interesował się filozofią, głównie Fryderykiem Nietzsche. Opisywał swoją młodość jako niezwykle upolitycznioną, gdyż większość jego kolegów z liceum działała w jakiś sposób politycznie, najczęściej oczywiście w lewicowych grupach. On za to nie chciał być tak jak wszyscy inni. W związku z tym przystąpił do FEN, czyli jak mówiłem, Fédération des Idées Nationalistes, grupy narodowej, gdzie, co ciekawe, członkowie zwracali się per przyjacielu, żeby nie mówić towarzyszu, oczywiście. Członkowie zajmowali się działalnością wydawniczą, rozdawaniem ulotek, klejeniem plakatów, spotkaniami, jak również bójkami z przeciwnikami politycznymi, jak i udziałem w manifestacjach. To jest bardzo fajny cytat, gdzie opisuje swoją młodość. Uwielbiam elektryzującą atmosferę manifestacji, ruch tłumu, sposób, w jaki hasła były skandowane, starcia z policją, zapach gazu łzawiącego. Lutego 1961 roku podczas demonstracji zostałem aresztowany. Moja matka, która przyjechała mnie odebrać, też została zgarnięta. Studiował prawo, filozofię, socjologię i religioznawstwo. Niestety jednak nie podchodził do egzaminów na poziomie licencjata, gdyż nie chciał kolaborować z systemem. Po latach przyznał oczywiście, że to był kompletny debilizm. W roku 1962 wydana została publikacja Ku krytyce pozytywnej Wenera, która jest autokrytyką prawicy, gdzie między innymi prawdopodobnie pierwszy raz została podkreślona różnica między narodowcami a nacjonalistami, gdzie ci pierwsi są opisywani jako politykierzy, natomiast drudzy są rewolucjonistami. Zrobiła ogromne wrażenie na Benoist. I też tak na marginesie wspomnę, że tą publikację, czyli Ku krytyce pozytywnej, Wener zredagował jeszcze w więzieniu, gdyż odsiadywał wyrok 18 miesięcy za działalność terrorystyczną. Co było nowe w myśli Wenera? Po pierwsze, paneuropeizm, w przeciwieństwie do starego, klasycznego nacjonalizmu francuskiego. Po drugie, antychrześcijaństwo, w przeciwieństwie do dawnego katolicyzmu. Jak również biologizująca koncepcja społeczeństwa, tak zwany biologiczny realizm. Czyli zamiast takiego oldschoolowego nacjonalizmu francuskiego, zaczął być promowany właśnie do robakcji tej organizacji, tak zwany nacjonalizm europejski. Następną ważną postacią w życiu Benoist jest Louis Rougier. Był filozofem, głównie pisał o religii. I był wrogiem, czy tak się opisywał, jako wróg chrześcijaństwa z pozycji obrońcy starożytnej cywilizacji greckiej, gdzie utożsamiał się z Celsusem, oskarżającym chrześcijan o bycie wywrotową, rewolucyjną sektą. W roku 1966 Benoist wraz z kolegami założył partię polityczną, czyli Rassemblement Européen de la Liberté, czyli Europejskie Zgromadzenie Wolności, które poniosło całkowitą porażkę na gruncie wyborów. W związku z tym, rok później, w duńskim hotelu na wybrzeżu Bałtyku spędził tydzień, żeby przemyśleć strategię działania, co zrobić w obliczu całkowitej klęski wyborczej i zdecydował się na tak zwaną egzystencję teoretyczną, czyli działanie na polu kultury, przez publikacje i różne wystąpienia.
Kilka tygodni później Benoit wraz z kolegami Sven zorganizował w starej stodole w Wandei, gdzie były tereny używane do szkoleń, spotkanie, na którym padła idea stworzenia czasopisma Nouvelle École, Nowa Szkoła. Było to czasopismo bardzo mocno, o takim mocnym charakterze naukowym, który miał zacząć właśnie zmiany klimatu intelektualnego. W 1968 roku prowizor Ciewicej, potem oficjalnie w Lenie 4-5 maja 1968 roku założono właśnie Think Tank GRES, czyli Grupę Badań Studiów nad Cywilizacją Europejską. O, teraz na rekwizytę. Tutaj Państwu pokażę. To jest do wglądu. Tutaj są dwa numery Element i jeden numer Telepapier. Jak tutaj Państwo widzicie na ekranie, są dwa numery Element. To jest właśnie drugie czasopismo, które zostało założone. Tak jak Nouvelle École było takim bardziej naukowym czasopismem, tak Element był bardziej takim publicystycznym dla takiego casualowego czytelnika. Pierwszy, czyli ten na pomarańczowo, to jest numer, podwójny numer 4849 z roku 1983-84. Tutaj widzimy oczywiście karykatury bolszewika Jankesa, podtrzymywanego przez Azjatów i Afrykanów. Natomiast tu jest nowy numer, ten drugi, czyli z roku 2018, gdzie na okładce jest Erik Zemmour. Istotna postać też. Mogę też powiedzieć, że magazyny wydawane przez Nouvelle Droite są trzy tak naprawdę główne, czyli po pierwsze jest Element, ten, który widać, taki publicystyczny, bardziej Nouvelle École, czyli bardziej stricte naukowe. I jeszcze w latach prawdopodobnie chyba 80. pojawił się Crisis, czyli taki pół na pół, czyli tam są publikowane teksty zarówno reprezentantów Nowej Prawicy, jak i innych opcji ideowych. I pismo właśnie Crisis powstało na takiej zasadzie dialogu między tą prawicą i innymi nurtami ideowymi. Teraz powiem parę słów na temat tego, jak rozumieć prawicowość nowej prawicy. Po pierwsze, nowa prawica znajduje się w opozycji zarówno do klasycznego nacjonalizmu francuskiego, jak i konserwatywnego liberalizmu, jak również katolickiego integryzmu. Oddając głos samemu Benoit z dzieła Vie de droite, czyli Widok z prawej strony, jego prawdopodobnie główne dzieło, minimum minimorum byłoby z pewnością zdefiniowanie jako prawicowe wszystkich nurtów, które eksplicite odrzucają lewicę. Wprowadziłbym jednocześnie pewien restrykcyjny niuans. Prawicą nazywam czysto konwencjonalnie podstawę uznającą różnorodność świata i tym samym wynikające z niej w sposób konieczny względne nierówności jako dobro, a postępującą homogenizację świata głoszoną i realizowaną od 2000 lat przez ideologię egalitarną za zło. Ideologię z 2000 lat. To już jest oczywiście nawiązanie do chrześcijaństwa. W moich oczach wrogiem nie jest lewica, czy komunizm, czy nawet wywrotowość, ale w rzeczywistości owa ideologia egalitarna, której to formy świeckie, czy religijne czy świeckie, metafizyczne, czy te pretendujące do naukowości, kwitną nieprzerwanie od 2000 lat, których to idee 1789 roku, w domyśle rewolucja francuska, były tylko jednym z etapów, których to nieuchronnym skutkiem jest obecna wywrotowość i komunizm. Jeśli można mówić o czymś takim jak prawicowe w ramach nowej prawicy, to znaczy to nie mniej więcej jak odrzucające egalitaryzm. I teraz co to znaczy? To jest coś, co należy od razu podkreślić, że nie należy mylić egalitaryzmu z odrzucaniem równości typu politycznej czy prawnej. Wiesz, jak sam Benoit mówi, muszę z całą mocą podkreślić, że Nouvelle Droite nigdy nie zajmowała pozycji wrogich równości czy demokracji. Była krytyczna wobec egalitaryzmu i podkreślała ograniczenia liberalnej demokracji, co jest zupełnie odrębną sprawą. Równość i egalitaryzm mają ze sobą mniej więcej tyle wspólnego, co wolność i liberalizm, co uniwersalny uniwersalizm, co dobro wspólne i komunizm. Zamiarem egalitaryzmu jest ujmowanie równości jako synonimu tego samego, to znaczy antonimu różnorodności. Właśnie, i to jest kolejna sprawa, na którą się chwilkę należy pochylić. Często można usłyszeć, że nowa prawica ma charakter elitarystyczny, co było wspominane przez prelegenta poprzedniego. Natomiast muszę tutaj podkreślić, że nowa prawica nie może być opisana w trafny sposób jako elitarystyczna.
zarówno w sensie kapitalistyczno-ekonomicznym, czy to w sensie społeczno-darwinistycznym. Sam zresztą Benoit odrzuca zdecydowanie określanie numerot mianem elitarystycznej. Jego słowami: jestem głęboko przekonany, że wartości arystokratyczne i wartości ludowe są fundamentalnie tożsame, czy też wzajemnie się uzupełniające. Jedne i drugie stoją w opozycji do wartości burżuazyjnych, czyli innymi słowy mieszczańskich. Mówiąc o wartościach arystokratycznych, mam na myśli poczucie honoru, odwagę, wierność danemu słowu, wymaganie od siebie, bezinteresowność, poczucie poświęcenia i wdzięczności. I żeby wyklaryfikować to nieco, przygotowałem taką małą tabelkę, żeby Państwo widzieli w sposób taki dość jasny, jaka jest różnica między nową prawicą, a prawicą liberalną. Po pierwsze, na poziomie takim, nazwijmy to archetypicznym, w prawicy liberalnej zdecydowanie dominuje przedsiębiorczy etos burżuazyjny, natomiast w nowej prawicy można mówić o arystokratycznym etosie honoru. W prawicy liberalnej jednostka jest postawiona ponad wspólnotę, na gruncie oczywiście liberalizmu, natomiast w nowej prawicy wspólnota jest ponad jednostkę postawiona, na gruncie komunitaryzmu. Wartości obecne w prawicy liberalnej to przede wszystkim przedsiębiorczość, interesowność, gromadzenie kapitału i materializm, natomiast w nowej prawicy są bardziej podkreślane takie jak szlachetność, chwała, poświęcenie czy bezinteresowność. W prawicy liberalnej zdecydowanie nacisk położony jest na dążenie do wzrostu gospodarczego, natomiast w nowej prawicy jest nacisk bardziej na tak zwaną harmonię społeczną. Społeczeństwo w prawicy liberalnej jest często zredukowane do rynku, natomiast nowa prawica zdecydowanie często podkreśla, że społeczeństwo nie da się do rynku sprowadzić i jest oczywiście zdecydowanie więcej. Prawica liberalna de facto głosi, że ludzie powinni się do rynku dostosować, natomiast nowa prawica uważa, że to rynek powinien być dostosowany do potrzeb ludzi. I co oczywiste, ekonomiczne jest postawione ponad polityczne w liberalnej prawicy, natomiast nowa prawica stoi na stanowisku, że polityczne winno górować nad ekonomiczne. Politik d'abord. Tak. Mora. Teraz przechodzimy powoli do mięsa wykładu, czy już do konkretnych idei. Alain de Benoist, który zresztą poświęcił taką książkę na omówienie praw człowieka, uważa, że prawa człowieka jest to ideologia. Czasem też nazywa prawami człowieka pewną religią, ale stosuje to wymiennie. Jest to ideologia, która jego zdaniem zajęła miejsce chrześcijaństwa w sekularyzowanej rzeczywistości społecznej w Europie. Prawo człowieka, tak jak religia, ma swój kler, misjonarzy, wyznawców, jak również inkwizytorów. Prawa człowieka są również głównym punktem ciężkości dzisiejszej polityki, jak również to, że krytyka praw człowieka jest tak naprawdę dzisiaj skandalem, który porównać można do zaprzeczania istnienia Boga w średniowieczu i efektem często wyklucza poza margines cywilizowanego dyskursu człowieka, który chce je w jakiś sposób dyskredytować czy podważać. Mówiąc, jak to samo Benoit ujmuje, ideologia praw człowieka jest wytworem myśli oświeceniowej. Sama idea praw człowieka mieści się w specyficznym horyzoncie zachodniej nowoczesności. Narzuca się więc pytanie o to, czy ściśle ograniczone źródło tej ideologii nie zaprzecza roszczeniom do powszechności. Jeśli prawa istnieją od zawsze, zakodowane w naturze ludzkiej, to dlaczego tylko niewielka część ludzkości je dostrzega, a samo ich wyartykułowanie zajęło tyle czasu? Twierdzenie, że wszyscy ludzie są podmiotami tych samych praw, różni się od twierdzenia i wszystkie prawa powinny być wszędzie rozpoznane w kształcie, jakim przyznaje im ideologia praw człowieka. W symbolnym aspekcie teoria praw człowieka wydaje się w niewielkim stopniu skłonna do uznania różnorodności kulturowej i to z powodu dwóch przyczyn. Po pierwsze, z powodu zasadniczego indywidualizmu i wysoko abstrakcyjnego charakteru podmiotu, który mu przyznaje prawa. Po drugie, z powodu swych silnych związków z kulturą zachodnią. Właśnie. I pojawiają się pytania, czy laickie państwo na zachodzie, przykładowo we Francji, ma prawo zakazywać dziewczynkom z rodzin muzułmańskich noszenia chust w szkołach? I czy taki zakaz w jakiś sposób gwałci prawa człowieka? I tutaj może się spytam, czy domyślą się Państwo, jaki ma Benoit w tej kwestii stanowisko? Czy opowiedział się za republikanizmem, czy opowiedział się za prawem tych dziewczynek? Sądzę, że za prawem dziewczynek. Tak jest. Na gruncie tego, że
nie ma prawa republika narzucać w ten sposób swojego światopoglądu, który jest to, że dziewczynki mają prawo do kultywowania swojej kultury i tożsamości. Bym podkreślał, że prawa człowieka nie mają charakteru uniwersalnego, gdyż narodziły się w konkretnym miejscu i czasie, to znaczy w Europie. Uważa również, że prawa człowieka są zakamuflowaną formą zachodniego imperializmu, jak również stanowi ideologiczną broń silnych państw przeciw słabszym państwom, które nie chcą się im podporządkować, jak to było na przykładzie Iraku czy Libii. Prawa człowieka prowadzą ponadto do konfliktu z prawami wspólnot, to jest do praw tradycyjnych kultur, do zachowania swojej odrębności i integralności. Prawa człowieka to jest również, tak jak kiedyś chrześcijaństwo, pewnym programem czy też ideologią, która pozwala na rozróżnienie ludów tak zwanych cywilizowanych i barbarzyńców. Tak po prostu to, że prawa człowieka jego zdaniem są obecną ideologią zachodnich elit politycznych i biznesowych. I tutaj właśnie podaję taki przykład, porównując Corteza i Busha, który to Cortez robił to, co robił, tak? Uzasadniając to, że no po prostu niesie Słowo Boże, a więc można de facto robić wszystko, gdyż to ci barbarzyńcy wiedzą. I tutaj ciekawy jest cytat z Busha, który twierdził, że te straszne akty terroru 11 września były, proszę zauważyć, atakiem na samą cywilizację. Nie atakiem na cywilizację amerykańską, atakiem na cywilizację zachodnią, tylko atakiem na cywilizację samą. Czyli innymi słowy, prawa człowieka utożsamia się z cywilizacją, a jeżeli ktokolwiek z jakiegokolwiek powodu nie chce się zgodzić z ideologią praw człowieka, no to z automatu jest stawiany poza cywilizacją, a skoro nie jest cywilizowanym człowiekiem, no to można robić wszystko. I Benoit pokazuje paralelizmy między prawami człowieka a chrześcijaństwem. Uważa, że podobnie jak chrześcijaństwo, prawa człowieka noszą znamiona tak zwanej mentalności zbawienia. Gdyż Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, istnieje jeden człowiek, a prawa człowieka mają chronić prawa człowieka, tak zwanego człowieka w ogóle, według tej oświeceniowej koncepcji. W związku z tym, prawa człowieka obowiązują wszystkich, gdyż skoro Bóg stworzył człowieka, nie ludzi różnych, tylko człowieka, to ma to obowiązywać wszędzie. Gdyż, tak jak powiedziałem, wiara w jednego Boga pozwala na przedstawienie wszystkich ludzi jako równych synów Bożych, bez żadnej różnicy na narodowość. I tutaj właśnie można zacytować Biblię. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzna ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jest w Chrystusie Jezusie. Bym podkreślał, że w chrześcijaństwie przed byciem członkiem ludu czy kultury człowiek jest przede wszystkim pojmowana jako jednostka. Jednostka w bezpośredniej relacji do Boga. I również ma to taki sens, że porównując to do rzeczywistości pogańskiej, jest to zdecydowanie rewolucja antropologiczna, czyli w pojmowaniu człowieka. Zarówno chrześcijaństwo, jak i prawa człowieka podkreślają jedność moralną całego rodzaju ludzkiego. Właśnie. I tutaj można spytać, gdyż rodzą się pytania, po pierwsze, kto i jak ma egzekwować te prawa człowieka, jeśli przykładowo są gdzieś łamane? Każde prawo potrzebuje jakiegoś rodzaju siły politycznej, często również militarnej, by mogło być egzekwowane. W związku z tym, kto na chwilę obecną może pełnić rolę takiej policji czy takiego żandarma narodów? No to się odpowiedź chyba sama nasuwa. I tutaj należy mieć na uwadze to, że armie, jakiekolwiek są, zawsze przynależą do konkretnego państwa. W związku z tym jest to narzędzie, czy często bywa narzędziem po prostu usprawiedliwienia polityki zachodnich mocarstw, czy też mówiąc wprost po prostu Ameryki. I co zrobić, jeżeli te mocarstwa będą łamać prawa człowieka? Cytując Benoit, w rezultacie wśród potencjalnych winnych tylko słabe państwa będą mogły zostać ukarane, podczas gdy silne państwa nie będą się niczym martwiły. Innymi słowy, prawo, które nie jest jednakowe dla wszystkich, nie zasługuje na to miano. Właśnie. I tutaj mógłbym spytać o krótki komentarz pana doktora, jak to wyglądało, gdy jak Amerykanie mówili o prawach człowieka, wykonując pokojową misję w Serbii, to co Serbowie mogli o tym myśleć? No tak, bo to kwestia oczywiście taka, że akcentowano zbrodnie serbskie na Bałkanach, które były oczywistą prawdą. Ale też trzeba pamiętać, że Albańczycy
popełniali zbrodnie na Serbach w Kosowie i zresztą zdobycie przez nich większości w Kosowie w drugiej połowie XX wieku, wcześniej jednak nie było większości demograficznej, to przecież wynikało także i z tego, że stosowali praktykę terroru w stosunku do tych Serbów. Z różnych przyczyn państwo jugosłowiańskie nie było w stanie tego przeciwdziałać, czyli tutaj jest rzeczą oczywistą, że w danym wypadku zdecydowała nie łamanie przez jednych praw, a zachowanie ich przez drugich, bo łamały te prawa obie strony. Obie strony popełniały porównywalne zbrodnie, tylko decyzja. Polityczna. Polityczna, decyzja polityczna. Doszliśmy do prostego decyzjonizmu po prostu. Suweren decyduje, kto jest wrogiem. No i akurat Stany zdecydowały, kto jest wrogiem. No bo kto nie decyduje? No suweren zawsze decyduje, kto jest wrogiem. To każde państwo suwerenne ma prawo określić sobie wroga. To jest istota suwerenności. Tak jest. Teraz kilka słów na temat poglądów będą na demokrację. No właśnie. Czy jest jakieś państwo niedemokratyczne w dzisiejszych czasach? Może Arabia Saudyjska. No być Monarchia. Może. Tak, no, być może. No ale już tak na poważnie. W tym momencie ciężko znaleźć państwo, które w sposób taki eksplicytny określałoby się jako niedemokratyczne czy antydemokratyczne. W związku z tym wszystkie są demokratyczne, a skoro wszystkie są demokratyczne, no to co to właściwie znaczy demokracja? I to jest właśnie punkt początkowy rozważań. Cytuję Dumont. Według oryginalnego znaczenia demokracja oznacza władzę ludu. Jednak władza ta może być interpretowana w różnoraki sposób. Najrozsądniejszym podejściem wydaje się być historyczne, które opiera się na założeniu, że autentyczna demokracja jest przede wszystkim systemem politycznym ukonstytuowanym w starożytności. W domyśle oczywiście chodzi o Atenę. W celu badania autentycznej demokracji koniecznie jest zwrócenie się do demokracji greckiej, a nie do tych reżimów, które współczesny świat chce określać tym mianem. To jest demokratyczne. I tutaj mogę się chwilkę na taką anegdotę opowiedzieć państwu, gdyż kiedyś oglądałem taką audycję, nie pamiętam gdzie to było, w TVN, czy gdzieś jakiś wywiad chyba z Antonim Dudkiem, który właśnie był pytany o demokrację, o liberalizm w związku z Orbanem, jak to on gwałci demokrację itd. itd. I no i mówił, że demokracja może być liberalna, że też, ale jest też możliwa inna forma demokracji. I wtedy ta pani redaktor spytała go, a może być jakaś demokracja inna niż liberalna? No proszę państwa, no jak ja słyszę coś takiego, to mi po prostu wszystko opada. A Dudek co powiedział? No, że oczywiście, że tak. No bo oczywiście ja tutaj nie chcę się patrzeć na tą panią, ale biorąc pod uwagę, że demokracja istniała od, powiedzmy, od starożytności, taka liberalizm jako ideologia powstała w oświeceniu, no to jest chyba wiedza ze szkoły podstawowej, jak sądzę, no ale... Co najmniej średniej. No co najmniej średniej, no ale biorąc pod uwagę, że ta pani występowała w telewizji poważnej, zdawałoby się poważnej, jako jest prezentacja TVN, no to, proszę państwa, no już nie chcę dalej tego komentować. W demokracji bezpośredniej rządzi lud, nie reprezentanci. Demokracja oparta jest, że była w antyku na konkretnej organicznej wspólnocie, zwanej demos, natomiast nie na abstrakcyjnej jednostce i jej niezbywalnych prawach, jak to jest w modelu liberalnym. Cechą fundamentalną obywatelstwa było w Atenach pochodzenie i dziedzictwo. To znaczy, obywatelem ateńskim był syn obywatela Aten, natomiast od 451 roku przy naszą erą warunkiem było to, że zarówno ateński ojciec, jak i matka musiały być, by taki człowiek był uznany za obywatela. Innymi słowy, równość polityczna brała się ze wspólnego dziedzictwa, natomiast nie z abstrakcyjnego, formalnego prawodawstwa. Demokracja oparta była na autochtoniczności. Natomiast, co interesujące, wolność rozumiana była jako przywilej uczestnictwa w życiu publicznym, jako przynależność do wspólnoty, a nie jako emancypacja, secesja czy jakiegoś rodzaju wyzwolenie wśród obowiązków. Tak jest, dokładnie. Obywatelstwa na przykład. Dokładnie. Co należy podkreślić, że liberalizm i demokracja wbrew pozorom i wbrew, co jest bardzo często powtarzane, nie są to synonimy. Gdyż demokracja to jest kreacja, czyli forma władzy politycznej, natomiast liberalizm jest to ideologia ograniczenia wszelkiej władzy politycznej. Demokracja opiera się na suwerenności ludu, natomiast liberalizm na prawach jednostki. Równość polityczna w demokracji, co jest ważne, nie implikuje naturalnej równości.
Podstawą demokracji jest, jak podkreśla Bono, obywatelstwo, a nie abstrakcyjna równość. I żeby porównać demokrację antyczną i liberalną, tu znowu mamy tabelkę. Jedną z różnic, ale nie jedyną, między demokracją antyczną a liberalną jest to, że ta pierwsza była demokracją bezpośrednią, druga reprezentatywną, ale również demokracja antyczna była holistyczna. To znaczy, demokracja była pojmowana jako relacja obywatela wobec organicznej wspólnoty. Natomiast demokracja liberalna jest indywidualistyczna, co oznacza, że demokracja jest widziana i pojmowana jako relacja wobec abstrakcyjnej jednostki. Demokracja oparta jest w antyku była o autochtoniczność, natomiast w liberalnej o rządy prawa. Wolność kiedyś, czyli w antyku, była pojmowana jako zakorzenienie, natomiast dzisiaj bardziej jest pojmowana jako emancypacja, jak już wspomniałem. Wolność wszelka w antyku była wynikiem niepodległej wspólnoty, natomiast wolność demokracji liberalnej jest wynikiem niezależnej jednostki. I podsumowując, w demokracji antycznej wspólnota była pierwotna wobec jednostki, natomiast w liberalnej jednostka jest pojmowana jako pierwotna logicznie wobec wspólnoty. Właśnie, i dlaczego te rozważania mają znaczenie? No właśnie, co się dzieje, gdy mamy taką sytuację, gdzie pewna grupa obywateli nie chce demokracji, chociaż żyje w demokratycznym państwie. I tutaj można przypomnieć zdanie Karla Schmitta, który mówił, że autentyczna demokracja jest możliwa jedynie, gdy lud jest tak homogeniczny, że w zasadniczych sprawach panuje jednomyślność. Państwo nie polega na umowie, lecz istotnie na jednorodności. I to z niej powstaje demokratyczna identyczność rządzących i rządzonych. Dlatego Benoit podkreśla wagę kategorii ludu, czyli pewien. Lud jest czymś znacznie więcej niż tylko sumą jednostkowych cech wszystkich jego członków, co często przez liberałów podkreślane. Lud jest całością organiczną, posiadającą własną specyficzność. Masa składa się po prostu z przemijającej wielości oderwanych i wykorzenionych jednostek. Lud to z kolei tygiel, dzięki któremu obywatele zyskują formę. Według tej holistycznej perspektywy demokracja jest głęboko narodowym powołaniem, przynajmniej gdy naród pełni rolę politycznej formy ludu. Czyli jeszcze raz. To suwerenność ludu, a nie autonomia jednostki jest podstawą demokracji. Oczywiście zdaniem było. W przeciwieństwie do liberalnego i liberalno-lewicowego ujęcia tematu, jak to na przykład robi to Jürgen Habermas, który podkreśla, że dzisiejsza demokracja oparta jest na dyskursywnym kształtowaniu przekonań i woli, czyli model demokratyzowanej polityki deliberującej. I tu się pojawia pytanie. Jeżeli partycypacja polityczna we współczesnej demokracji opiera się na racjonalnym dyskursie, to co jeśli znacząca grupa obywateli, tak jak mówiłem, odrzuca tą samą ideę racjonalnego dyskursu, na którym zachód jest budowany? Dla przykładu można podejść do pomysłu islamu. Pokój w islamie utożsamiany jest z szariatem, z prawem szariatem, czyli nazywany Dar al-Islam, czyli strefa islamu. Czyli tam, gdzie jest islam, jest pokój. A jest, dlaczego jest pokój? Dlatego, że jest prawo. Jakie prawo? Szariat. Natomiast tam, gdzie nie ma prawa, czyli nie ma szariatu, nie ma pokoju. Czyli jest to strefa wojny, strefa bezprawia, zwana Dar al-Hal. Jak również to, że nie ma w światopoglądzie islamu jasnego podziału, tak jak jest w kulturze zachodniej, podziału na świeckie i religijne. Na sferę świecką i duchową. Gdyż, można powiedzieć, to się bierze oczywiście z teorii dwóch mieczy, jeszcze w roku wykształcenia się w średniowieczu, że, czyli... Piotr Damiani, 11. Tak jest, czyli jest ten miecz świecki i duchowy, czyli cesarz reprezentuje władzę świecką, papież reprezentuje władzę duchową, natomiast kalif jest jeden. Podsumowując kwestię demokracji. Jak to mówi Benoit, demokracja powinna być oparta nie na rzekomych, niezbywalnych prawach wykorzenionych jednostek, ale na obywatelstwie, które sankcjonuje przynależność człowieka do danego ludu, to jest kultury, historii i przeznaczenia. I do struktury politycznej, w której się wykształciła. Wolność bierze się z tożsamości jako członka ludu. Wolność ludu jest podstawą wszystkich innych wolności. W autentycznych demokracjach obywatele posiadają równe prawa polityczne jako członkowie tej samej wspólnoty narodowej. Demokracja bazowana jest na idei oderwanej, nie na idei oderwanej jednostki czy ludzkości, ale na ludzie jako kolektywnym organizmie i podmiocie historycznym można dookreślić mianem demokracji organicznej. I taką to właśnie demokrację organiczną promuje Benoit. Można
Jeszcze raz, chwilkę dłużej, do trwania. Ale... Ostatni raz. Ale przeczytać jeszcze raz? Nie, nie. Aha, to jest... Aha, okej, no dobrze. Oczywiście. Dziękuję. Już kończąc kwestię demokracji. Ateny są oczywiście postawione za, przez Beno jako wzór, gdzie panowała tożsamość demosu i etnosu. Prymat wspólnoty kulturowej winny być postawiony nad abstrakcyjną jednostką, jak również prawa narodów ponad prawa człowieka. I podkreśla również to, że demokracja rozumiana powinna być jako realne uczestnictwo w losie wspólnoty, a wybory to jedynie sposób badania opinii. To znaczy, tutaj jest nawiązanie do koncepcji Millara von Bruka, który twierdził, że demokracja to uczestnictwo narodu w swoim losie. Czyli to nie chodzi o to, że demokrację mamy wtedy, kiedy pójdziemy sobie razem na 4 lata na wybory i odhaczymy i to wszystko, i na tym polega się demokracja, bo nie polega na tym. Polega na aktywnym, ciągłym uczestnictwie w życiu publicznym i pewnego rodzaju pilnowanie tej władzy wykonawczej. I tutaj można oczywiście dać przykład Szwajcarii, jak to jest, jak to działa z referendami, że jest to w jakiś ten sposób, oczywiście na pewno niedoskonały, ale jednak jakoś jest to możliwe. Dobrze. I w tym momencie troszeczkę odbijemy od Benoit, żeby powiedzieć trochę o innym myślicielu, też ważnym, ale to też jest spowodowane tym, że gdy przedstawię to inne zdanie tego drugiego człowieka, to wtedy postać Benoit i jego poglądy będą trochę bardziej jasne. Jak również pokażę to pewnego rodzaju wewnętrzną dyskusję w ramach nowej prawicy. Czyli chwilkę o Guillaume Faye. Nie wiem, czy wspominałem, ale wymowa nazwiska Faye. Nie Faye, tylko Faye. Który mówi, że moja krytyka islamu nie bierze się z perspektywy judeo-chrześcijańskiej ani żadnej innej religii, ani też z pozycji ateistycznej. Moja refleksja jest tylko refleksją osobistą, z tym tego zastrzeżeniem, że inspiruję się pryncypiami myśli arystotelejskiej, a mianowicie doświadczeniem, zdrowym rozsądkiem i umiarem. I tak, te okładki, które Państwo widzą, sądzę, że w bardzo dobry sposób pokazują, jaki jest stosunek Faya do religii muzułmańskiej. To są akurat oczywiście angielskie wydania i jego książek. Najważniejsze tezy Faya brzmią, po pierwsze, że islam kolonizuje Europę. Po drugie, islam jest totalitarny ze swojej istoty. Po trzecie, nie ma różnicy między islamem a islamizmem. I po czwarte, islam jest niekompatybilny z kulturą europejską. Tutaj widzimy postać Colombo, który pewnie niektórzy kojarzą. Należy kojarzyć. Guillaume Faye zaczyna swoje rozważania na temat religii muzułmańskiej przez podkreślenie, że te zamachy, które miały miejsce właśnie podane, no jest jakiś ewidentny czynnik łączący. I proszę Państwa, to co jest niesamowite, o ile dobrze pamiętam, pierwsze wydanie archeofuturyzmu, gdzie on pierwszy raz podkreślał, że będzie pewien wybuch, pewne przesilenie i dosłownie, że będzie pewien wybuch, wydał chyba w roku 1998, bo to pamiętam, że kilka lat przed zamachem na World Trade Center wydał książkę, gdzie pierwszy raz wspominał, że islam może w pewnym sensie wybuchnąć. No i jak widać, stało się jak się stało. Jak to mówi Faye? Istota islamu leży w jego agresywnej i bezgranicznej ekspansji wraz z etyką przemocy, nietolerancji i wykluczeniu, włączając w to wiarę niższej zarówno kobiet i niewiernych, praktykowaniem legalnego morderstwa i nie tylko. I to wszystko znajduje się w Koranie. Tak jak wspominałem wcześniej, te strefy, czyli Dar al-Islam i Dar al-Harb, tak tutaj Faye pojmuje te kategorie w sposób taki bardziej temporalny, czasowy, czyli że Strategia islamu w podboju Europy wygląda w ten sposób, że po pierwsze, najpierw prezentuje się islam jako religię pokoju, gdzie właśnie się promuje islam jako religię taką jak inne, tak zupełnie normalne. Następnie ukazuje się muzułmanów jako ofiary rasizmu, dyskryminacji czy też islamofobii, gdzie również żąda się specjalnych praw i przywilejów coraz więcej i coraz częściej.
I z drugiej strony zaczyna się prowadzić dżihad, czyli walkę ofensywną. Końcowym etapem ma być Dar al-Islam, czyli opanowanie, islamizacja zdobywanego terytorium i następuje pokój. Wspomina też Faj o tak zwanej strategii skóry Lamparta, czyli wprowadzało się muzułmanie, rodziny muzułmańskie w jakieś miejsce i tak powoli rozszerzają i tutaj mi się, tutaj w różnych miejscach i żeby powoli opanowywać teren. Jak to mówi Faj? Skoro islam dosłownie oznacza podporządkowanie się i zaleca dżihad, świętą wojnę, czyż nie przyniesie końca wszelkim konfliktom, gdy w końcu osiągnie ostateczne zwycięstwo i narzuci globalne podporządkowanie się, doprowadzając do pokoju, a więc islam oznacza pokój. Czyli mówiąc wprost, islam to linia pokoju, bo jak będzie rządził islam, to będzie pokój. Taka ma być logika islamu i jego zdaniem. Islam stać ma religię i politykę, wiarę i prawo. Islam, jego zdaniem, usprawiedliwić ma cyniczną i bezkompromisową moralność w ekspansji religijno-polityczną. Prorok, czyli kalif, jest jego zdaniem dyktatorem mającym absolutną władzę zarówno świecką, jak i religijną. Jeden wódz, jedna religia, jedno prawo. Islam, jego zdaniem, jest sztywną ideologią nieznoszącą sprzeciwu i już pokazuje się jako ostateczna i najdoskonalsza wersja Słowa Bożego. I co jest dość kontrowersyjne, podkreśla, że islam jest w sumie bardzo podobny do komunizmu i nazizmu. Następnie, tożsamość islamu i islamizmu. Zdaniem Faja w islamie nie istnieje rozróżnienie na prywatną religię i publiczne prawo, gdyż religia jest prawem, a prawo jest religią. Zdaniem Faja islam sekularystyczny, też pokojowy, liberalny, jest to oksymoron. Gdyż islam reguluje zarówno życie duchowe, jak i doczesne. Jego zdaniem muzułmanie prowadzą tak zwany podwójny dyskurs, czyli z jednej strony dżihadyści stosują terror, zastraszanie, robią zamachy, z drugiej strony tak zwani umiarkowani muzułmanie pozornie się odcinają od aktów terroru, potępiając jednocześnie islamofobię. Jak również podkreśla to, że dżihad jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Dlaczego islam ma być niekompatybilny z kulturą europejską, zdaniem Faja? Po pierwsze, dlatego, że islam jest jego zdaniem podstępny, natomiast kultura grecko-rzymska opiera się ma na prawości. Chrystus, czyli Syn Boży, nie miał zwyczaju mieszania się w doczesną politykę, natomiast Mohamed był jego zdaniem politycznym konspiratorem i brutalnym zdobywcą. Podkreśla to, że islam jest nie do pogodzenia z republiką, demokracją i laicyzmem. Islam negować ma również wartość jednostki i tożsamości narodowej, jak również skutkować ma niską kreatywnością artystyczno-naukową. Cytując, islam, podobnie jak nazizm i komunizm, radykalnie odrzucają europejskie tradycje odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie i zaprzeczają słowiańskim, skandynawsko-germańskim zwyczajom, jak również tym oświeceniowym, które to wszystkie źródła opierają się na założeniu o wyższości debaty publicznej i opinii ponad i większości ponad wszelką doktrynę. Guillaume Fay rysuje trzy możliwe scenariusze przyszłości Francji. Pierwszy scenariusz to powolna śmierć Francji. Drugim scenariuszem możliwym jest terytorialny rozbiór. Trzecim jest, co by pewnie chciał, rekonkwista, czy też druga rewolucja francuska, która miałaby odbić z rąk najeźdźcy tereny francuskie. I zanim przejdę do podsumowania, chciałbym Państwu coś bardzo ciekawego pokazać, więc proszę zapiąć pasy. Czy Państwo rozszyfrujecie ten tytuł? Nowa kwestia żydowska. Tak jest. Nowa kwestia żydowska. No proszę Państwa, niezależnie od treści tej książki, to trzeba przyznać, że w europejskim kontekście, w dzisiejszych czasach, żeby wydać książkę pod takim tytułem, no to trzeba się wykazać pewną odwagą. Ja oczywiście podczas swojej kwerendy natknąłem się na tę książkę i oczywiście musiałem do niej spojrzeć. I no niestety nie mam jej pod ręką, tak więc nie będę cytował, natomiast w skrócie powiem, jaka jest jej wymowa. Mianowicie, w obecnych czasach islam stanowi największe zagrożenie dla Europy. W związku z tym należy dać sobie spokój z rzeczami typu antysyjonizm, krytyka państwa Izrael i tak dalej, gdyż
Żydzi, być może nam się w Żydach nie musi wszystko podobać, natomiast mamy wspólnego wroga, jakim jest islam, a w związku, że islam jest najniebezpieczniejszą ideologią i największym zagrożeniem dla Europy, no to wypadałoby zawiązać jakiś tam taktyczny sojusz, co oczywiście wiąże się również ze złagodzeniem krytyki Stanów Zjednoczonych, co chyba dziwić nie powinno. No oczywiście... Pytania po. Bo to rozbije wszystko wtedy. No, nie muszę chyba wspominać, że w kręgach prawicowych, konserwatywnych, narodowych była pewna kontrowersja po publikacji tej książki. Podsumowując poprzednie rozważania, można powiedzieć, że zdaniem Faja islam jest pewnym sztandarem, pod którym tak zwane ludy globalnego południa, jak on to ujmuje, kolonizują Europę, która znajduje się obecnie w stanie śmiertelnego zagrożenia. I że Europa stoi przed alternatywą. Albo zostanie przez islam podbita i straci swoją tożsamość, albo stanąć z nimi do walki. I też można jeszcze dodać, że obecną, jak to nazywa, kolonizację Europy, Faj nazywa trzecią falą inwazji islamskiej, gdyż pierwsza to była wtedy, jak przez Półwysep Iberyjski aż do prawie do Paryża. Karol Młot. Tak, jest Karol Młot. Druga fala była to oczywiście Wiedeń, tak, i Sobieski, Austria. To natomiast, co się dzieje obecnie, jest to trzecia fala inwazji muzułmańskiej w historii. 732, 1686, tak? Tak, tak, tak. Tak, lecimy dalej. Tak więc wiedzą Państwo, jak Faj by odpowiedział na to pytanie, czy największym zagrożeniem dla Europy Zachodu jest islam czy liberalizm. Natomiast jak Państwo sądzicie, jakby się tutaj ustosunkował do tego Benoit? Czy Benoit by się zgodził z Fajem? Raczej nie. Nie, no Benoit znowu nie ma McDonald'sa za większą. To jest cytat in extenso? Nie, nie in extenso. Więc mówiąc subtelnie, Benoit nie bardzo się zgadza z Guillaume Fayem w tej kwestii, gdyż zdaniem Benoit problemem nie jest islam jako religia, problemem jest masowa imigracja, której skutkiem jest i skutkiem globalnego kapitalizmu. Przechodząc do poglądów na temat samego kapitalizmu. Cytując. Na początku imigracja była fenomenem powiązanym z wielkim biznesem. Ten stan rzeczy trwa nadal. Ci, którzy gardują wciąż za większą imigracją, to wielkie firmy. Ta imigracja jest zgodna z samym duchem kapitalizmu, który zmierza do wymazania granic. Podczas przestrzegania dumpingu socjalnego wykreowany zostaje zatem niskokosztowy rynek pracy pełen pozbawionych dokumentów i nisko wykwalifikowanych. Tak więc, wielki biznes wyciągnął rękę ku skrajnej lewicy, najpierw celując w demontaż państwa socjalnego, uznanego za zbyt kosztowne, a później zabijając państwo narodowe, uznane za zbyt archaiczne. I tutaj mamy prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych cytatów Benoit. Ktokolwiek krytykuje kapitalizm, jednocześnie aprobując imigrację, której pierwszą ofiarą jest jego własna klasa pracownicza, czyli perspektywa lewicowa, powinien się lepiej zamknąć. Ktokolwiek krytykuje imigrację, jednocześnie milcząc na temat kapitalizmu, czyli prawica liberalna, powinien zrobić to samo. I wracając do tego pytania, które wcześniej zadałem, Benoit dokładnie tutaj mówi o islamie i o liberalizmie. Mówi, otwarcie lokalu fast food lub supermarketu szkodzi znacznie bardziej naszej tożsamości niż budowa meczetu. I to jest zapewne, że to się nawet rymuje. Jak mówiłem, jego zdaniem masowa imigracja jest skutkiem, nie przyczyną problemu. To nie masowa imigracja bowiem jest powodem wyraźnego osłabienia tożsamości europejskiej. Głównym powodem osłabienia europejskiej tożsamości, kultury, jest ujednolicony styl konsumpcji, kult towaru, czyli rozprzestrzenianie się rynku światowego, amerykanizacja, słowem, globalny kapitalizm, ideologia liberalna. I to jest właśnie, zwłaszcza w późnym okresie Nouvelle Droite, określane jako główne zagrożenie dla kultury europejskiej. Etnopluralizm. To jest ciekawa koncepcja. Jak już wspominałem, Nouvelle Droite postrzega kultury za nieredukowane całości, za dobro same w sobie, gdyż konstytuują one bogactwo świata. Natomiast globalizacja, zwłaszcza na model liberalną, niesie ze sobą powszechną dekulturację, czyli zniszczenie tego
stanu rzeczy, czyli w imię tak zwanej różnorodności zmniejsza się różnorodność. Temu dla owej dekulturacji ma być tak zwany etnopluralizm, czyli prawo do zróżnicowania, czyli droit à la différence, i sprawa ludów, czyli cause du peuple. Prawo do zróżnicowania, czyli przekonanie o tym, że lepiej będzie dla ludzkości, gdy różnorodność kulturowa zostanie zachowana i zostanie obroniona przed dezintegrującym działaniem światowego rynku. I sprawa ludów, czyli przekonanie o tym, że każda wspólnota ma prawo do zachowania swojej odrębności kulturowej i tożsamości. I to właśnie ma konstytuować prawdziwą różnorodność. W przeciwieństwie do liberalnej oczywiście. I co w związku z masową imigracją? Po pierwsze, Benoit stwierdza, że większość Zachodu i tak jest wielokulturowa, i tak najprawdopodobniej pozostanie, gdyż nie widać specjalnej nadziei na to, żeby tu się cokolwiek zmieniło. Natomiast zarówno liberalny model wielokulturowy, jaki to jest w Kanadzie, w Ameryce, jest błędny, jak również republikański model asymilacji, czyli to, co jest strategia przyjęta we Francji, również jest błędna. Uważa on, że tożsamości kolektywne zarówno rdzennych Francuzów, jak i imigrantów winny być zachowane, gdyż, jak wcześniej było powiedziane, każdy lud ma prawo do zachowania swojej tożsamości i odrębności. Czyli możliwe rozwiązania to jest na przykład stworzenie federacji grup etnicznych, gdzie każda miałaby grupa prawo do kultywowania swojej odrębności w ramach bardzo zdecentralizowanej formy państwowej, lub też może to być rozwiązanie na poziomie lokalnym, na poziomie regionu czy też miasta, niekoniecznie na poziomie centralnym. No, powrót do idei getta. Tak można powiedzieć. Mm-hmm. Ale w dobrej wierze. Tak. I powoli przechodzimy do konfrontacji, czyli starcie kontra Benoit, czyli porównanie idei Zadrugi i Nowej Prawicy. Zaczynamy od chrześcijaństwa. Zadruga, tak dla przypomnienia, uważa, że chrześcijaństwo neguje dynamizm twórczy człowieka, czy też tak zwany dynamizm budowania cywilizacji, czyli po prostu promuje wierność. Chrześcijaństwo kierować ma człowieka w stronę kontemplacji i wierności. Katolicyzm natomiast ma być logiczną kontynuacją chrześcijaństwa w domyśle ewangelicznego. Natomiast uwaga dla protestantyzmu, który wczesna postać protestantyzmu była oceniana przez Stachnika pozytywnie, gdyż umożliwiała ona rozwój ducha kapitalizmu i dynamicznego rozwoju gospodarczego. Natomiast zdaniem Benoit chrześcijaństwo jest z natury totalitarne. Jest nietolerancyjne wobec odmiennych kultur i jego ostatecznym celem, o ile tylko ma takie możliwości, jest zniszczyć daną kulturę lub ją nawrócić czy też ochrzcić. Chrześcijaństwo przedstawiane jest przez niego jako niwelujące wszystko buldożer, który chce wprowadzić wszystko, wszędzie jednolity wzorzec kulturowy. Katolicyzm, zwłaszcza średniowieczny, uważa Benoit za pewnego rodzaju syntezę pogaństwa i ewangelicznego chrześcijaństwa, co stanowi o pewnej jego wartości, chociaż nie jest czystym chrześcijaństwem. Protestantyzm uważany jest za coś negatywnego, gdyż umożliwił rozwój ducha kapitalizmu. A kapitalizm, to jeszcze do tego wrócę, inaczej wrócę, jeszcze o tym powiem. Natomiast gdzie jest zgoda? Na pewno jest zgoda między oboma myślicielami co do tego, że chrześcijaństwo było głównym powodem zniszczenia i upadku kultury antycznej, jak również to, że Europa po prostu była lepsza przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Następnie, poglądy na temat kapitalizmu. Według Zadrugi kapitalizm nie jest sam sobie zły, tylko mógłby lepiej alokować zasoby i mógłby lepiej operować środkami produkcji. Lepszy od kapitalizmu jest gospodarka centralnie planowana, natomiast sama idea produktywizmu, postępu, zwiększanie tempa i dynamiki produkcji jest czymś dobrym zasadniczo. Natomiast Benoit uważa, że liberalny kapitalizm jest siłą par excellence destrukcyjną, gdyż kapitalizm niweluje wszystkie kultury i sprowadza wszystkie kultury do jednolitego rynku i z członków różnych wspólnot, różnych narodów chce stworzyć jednego, jednolitego konsumenta. A cały świat chce zamieć w jedno wielkie targowisko. Kapitalizm dezintegrować ma kolektywne tożsamości i więzi społeczne. Jak również to, że idea produktywizmu opiera się na błędnej wierze w możliwość nieograniczonego wzrostu materialnego przy ograniczonej przestrzeni ilości surowców.
Kapitalizm również ma po prostu być, czym po prostu ma powodować katastrofę ekologiczną. Proces kultury według Stachniuka jest procesem opanowania przyrody, czy też zaprzęgnięciem siły żywiołów do wzmożenia produkcji. Natomiast Pyno podkreśla, że kapitalizm nie ma szacunku do środowiska naturalnego. Jest to właśnie jest to mentalność odziedziczona po chrześcijaństwie, a mianowicie że takie jest to podobieństwo, że czynić należy sobie ziemię poddaną. Jak to było w chrześcijaństwie nieraz ujmowane i powtarzane. Kwestia antropocentryzmu. Nie ma wątpliwości, że Zadruga jest ideologią antropocentryczną, gdzie Stachniuk się wprost powołuje na Protagorasa, który twierdzi, że człowiek jest miarą wszech rzeczy. Jak i również inspirując się Nietzschem, koncepcja woli tworzycielskiej jest w sposób oczywisty nawiązaniem do koncepcji woli mocy Nietzschego. Jak i również nawiązanie jest zdecydowanie do Brzozowskiego, który Brzozowski podkreślał, że proces pracy jest tak naprawdę pewnym procesem przetwarzania świata, czyli człowiek wchodzi w kontakt z przyrodą przez pracę i ją przetwarza. Nowa prawica jest natomiast zdecydowanie non-antropocentryczna, ujmuje człowieka jako integralny element przyrody i podkreśla, że antropocentryzm jest zły, gdyż jest objawem hubrisu. Pychy. Tak, pychy. Świat przyrody należy w związku z tym traktować z należytą czcią i go nie eksploatować. I tutaj nawiązuje Benoit do koncepcji Heideggera, który to mówił, że człowiek winien nie być panem bytu, tylko pasterzem bycia. Stachniuk mówił, że człowiek to czuło ewolucji świata. Świat przyrody pojmował jako surowiec, materiał do opanowania, opracowania, przetworzenia. Główny punkt ciężkości leży według Stachniuka na człowieku, który ma dążyć do całkowitego przeistoczenia i opanowania ładu naturalnego przez swój geniusz stworzycielski. Zdaniem Benoit, człowiek powinien odrzucić coś, co nazwać można metafizyczną arogancją wobec świata, gdyż powinien być wobec przyrody bardziej pokorny, zmienię to. W związku z tym stworzyć należałoby taki model gospodarki, który był zrównoważony. Natomiast tutaj trzeba podkreślić, że nie chodzi o gospodarkę zrównoważoną, tak jak jest to często opisywane przez powiedzmy zielonych. Jest to bardzo swoiście rozumiane, natomiast z powodu ograniczeń czasowych nie mogę się na tym dłużej, nie mogę tego dłużej omawiać. I kwestie poglądu na zachód. Stachniuk uważał, że o zachodzie, jako o kulturze zachodniej, można mówić od antyku. Tutaj można nawiązać do jego koncepcji mitu indywidualistycznego, którego zdaniem się narodził w Grecji, w Atenach. Co oznacza, że jego zdaniem, to znaczy zdaniem Stachniuka o indywidualizmie w sensie zachodnim można już mówić, że był w antyku. Jak również podkreśla to, że pierwsza faza mitu indywidualistycznego miała miejsce w Atenach, natomiast druga faza mitu indywidualistycznego pojawiła się właśnie przez protestantów. I jak również to, że mit indywidualistyczny, czy też indywidualizm w rozumieniu zachodnim, jest cechą dystynktywną Zachodu, czymś dobrym, czymś, co ją pozytywnie wyróżnia na tle innych kultur. Natomiast w nowej prawicy podkreślone jest przeciwieństwo Zachodu i Europy, o czym już wspominałem. To znaczy, że Zachód powstał poprzez schrystianizowanie Europy, termin domyślne pogański, czy tej autentycznej, a indywidualizm w rozumieniu zachodnim nie ma absolutnie nic wspólnego ze światopoglądem antycznym, gdyż to trzeba podkreślić, że indywidualizm, tak jak to dzisiaj my rozumiemy, coś takiego w antycznej Grecji nie istniało. Było więc nie do pomyślenia przez starożytnych Greków, gdyż jak już to wspominałem, indywidualizm opiera się na koncepcji abstrakcyjnej jednostki, natomiast w starożytnej Grecji, czy w ogóle u ludów przedchrześcijańskich, coś takiego jak abstrakcyjna jednostka wykorzeniona z więzów konkretnej kultury, wspólnoty, po prostu było nie do pomyślenia, coś takiego nie istniało po prostu. W związku z tym indywidualizm jest oceniany negatywnie, jak i podkreślone jest to, że istnieje relatywnie niedługo. I to jest też interesujące, że będą podkreślać, że Zachód, czy też tożsamość zwana zachodnią, oparta jest na tak zwanym kryzysie tożsamościowym, który to wynika z napięcia między żywiołem indoeuropejskim a judeochrześcijańskim. Tak pokrótce powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli załóżmy, jesteśmy chrześcijanami w Europie, a chrześcijaństwo jest religią uniwersalistyczną i monoteistyczną, to znaczy, że jest jeden Bóg dla całego świata, a więc no, nie może być takiej sytuacji, że gdzieś indziej w tego Boga nie wierzą, no bo skoro jest jeden człowiek, jest jeden Bóg, no, i jest to prawda, dobro dla wszystkich,
no to po prostu trzeba wszystko zrobić, żeby wszędzie było tak, jak być powinno. I stąd ma się brać właśnie ta nietolerancja, czy też totalitarny charakter chrześcijaństwa, jak to Benoit określa. A indywidualizm ma być pokłosiem chrześcijaństwa, gdyż ma być jego świeckim przedłużeniem. Czyli według Zadrugi Zachód jest zasadniczo oceniany jako coś pozytywnego, się dobrze kojarzy. Natomiast w Nowej Prawicy, zwłaszcza przez Benoit, Zachód jest to kategoria, którą ocenia dosyć krytycznie. Nie należy jednak mylić Zachodu z Europą. I dla podsumowania pudełka. W Zadrudze chrześcijaństwo uważane jest za zaczątek bierności, gdyż kieruje człowieka do myślenia o zaświatach i nie sprzyja przez to postawie aktywnej społecznie. Natomiast Nowa Prawica stoi na stanowisku, że chrześcijaństwo jest totalitarne, nietolerancyjne, jest przyczyną masowych mordów i prześladowań. Zdaniem Stachniuka, kapitalizm mógłby więcej produkować, ale oczywiście lepsza jest gospodarka centralnie planowana. Zdaniem Benoit jednak kapitalizm jest oceniany zdecydowanie negatywnie, gdyż po pierwsze niszczy środowisko i po drugie dezintegruje kolektywne tożsamości, niszczy kulturę i po prostu niszczy zróżnicowanie świata. Według Stachniuka człowiek powinien opanować przyrodę i używać ją do własnych celów, maksymalizować produkcję i optymalnie wykorzystywać surowce, na to jest nacisk położony. Natomiast według Benoit człowiek winien być bardziej opiekunem przyrody i stworzyć zrównoważony model gospodarowania planetą. I na koniec, zachodni indywidualizm jest oceniany przez Stachniuka jako zasadniczo dobry światopogląd. Natomiast Benoit uważa, że indywidualizm jest zasadniczo negatywnym, złym światopoglądem. Proszę Państwa, tyle w temacie. To ja rozumiem, że otwieram sesję pytań. Przed pytaniem bym chciał zwrócić uwagę, że u Stachniuka mamy rozróżnienie na indywidualizm i personalizm. I tutaj ten indywidualizm, który jest niesprzeczny z którym indywiduum jest, w tym się wyraża, że wyraża ideał zbiorowości i że jest bardziej kwadratowy niż okrągły, tak to nazwijmy, prawda? To znaczy niewątpliwie Temistokles i Perykles byli indywidualistami, ale niewątpliwie byli przedstawicielami swojej polis i jakby jej wyrażali ducha i jednocześnie nie i całym swoim życiem tej polis służyli, tak? W tym sensie, ale to jest może już dyskusja bardziej seminaryjna. Natomiast na to rozróżnienie chciałem uwagę zwrócić. Także dlatego, że dzisiaj to słowo personalizm ma zupełnie inne znaczenie, stachniukowe miało specyficzne. Ale ja chciałem zadać dwa pytania tylko i już oddaję Państwu głos. Pierwsze pytanie jest takie, jeżeli chodzi o ten islam jako objawione, nie tylko jako objawiona religia, ale także jako objawione prawo. Ktoś o judaizmie tak powiedział, że judaizm nie jest wyłącznie objawioną religią, ale jest objawionym prawem. Przyznam się szczerze, ja teraz nie pamiętam w tej chwili, kto to powiedział, ale to jest niesłychanie trafne. W wypadku islamu tak właśnie jest, jak mówią myśliciele o prawicy. Islam jest także... Znaczy nie myślicie, że akurat faj, bo faj, by tak. Także objawionym prawem. Nie ma różnicy w islamie między sferą świecką, między prawem świeckim a prawem kanonicznym, powiedzmy, jak jest w cywilizacji zachodniej, europejskiej, tak? Tu jest jedno. I to jest oczywista oczywistość, ale o tym pisał kilkadziesiąt lat przed tymi myślicielami Feliks Koneczny w latach 30. I moje pytanie pierwsze jest takie, czy jakiekolwiek ślady do znajomości dorobku Konecznego pan doktor znalazł studiując myślicieli nowoprawicowych? I to jest to pytanie pierwsze. Nie. Od razu odpowiedź nie. Dobrze, to już wiemy. A drugie pytanie konkretnie chodzi o Faja. Jeżeli on w pewnym momencie pisze o nowej rekonkwiście, nowej rewolucji francuskiej, odzyskania terenu, to czy on jakoś napisał, jak on to sobie wyobraża? Czy sobie wyobraża w ten sposób, że do dzielnicy Saint-Denis, gdzie są sądy koraniczne już teraz, szariackie, i gdzie właściwie tylko muzułmanie mieszkają, tam wjadą, nie wiem, transportery opancerzone, właśnie jakieś, czy jakieś konkretne wskazówki? Tak, znaczy dziękuję za pytanie i pierwsze muszę powiedzieć, że
nigdzie nie założyłem jakichś bardziej konkretnych, praktycznych rozwiązań, takich czy innych. Natomiast od razu muszę wspomnieć, że jeśli pamiętam, czy za kolonizację Europy, czy za zrozumieć islam, Fajs został skazany bardzo wysoką grzywną. Za samo to, że sobie dziennikarz napisał książkę. Z powodu oczywiście islamofobii. No to jest ta liberalna koncepcja wolności słowa. To znaczy, to wolno to, co jest zgodne z kanonami liberalizmu. Tak, to, co... Natomiast tutaj mogę coś dodać ciekawego. Jak on uzasadniał to, że taka kolonizacja ma miejsce i jakie są, powiedzmy, praktyczne przykłady tego, jak ta kolonizacja jest realizowana. A to trzeba uzasadniać? We Francji, no ale słuchaj. Znaczy, no tak, już pan skłował lekko. Podaję taki przykład, że powiedzmy, ktoś przyjeżdża sobie na jakiś pan, tak? Znajduje pracę, mieszkanie, no i żyje jakiś czas. I przyjeżdża kobieta już w ciąży do Francji, rodzi dziecko i wraca. I potem ten proces się powtarza kilkakrotnie. A że jak ktoś się urodzi we Francji, no to jest obywatelem, no to tak to wygląda, to jak to wygląda. No i pytanie, czy to jest umyślne, czy nie, no to już można się domyślać. Proszę bardzo. Pan doktor wspomniał, omawiając poglądy Benua a propos Ameryki, i że jakby on tylko widzi, że Ameryka jest wrogiem tego postępu cywilizacyjnego. Znaczy jest głównym źródłem postępu, a postęp jest uważany za zły. Tak zwany postęp. To był, rozumiem, ale czy to był pogląd wygłaszany, tak zrozumiałem, jeszcze za czasów zimnej wojny, tak? A już rozumiem, o co chodzi. Tak. Chodzi mi o też podejście do Związku Radzieckiego, ewentualnie teraz przy wojnie na Ukrainie, kiedy Putin pokazał tą spadkobierczość w jakimś sensie ideologii imperialistycznym do Związku Radzieckiego. Jak on to widzi teraz, na przykład też atak tej putinowskiej Rosji na Ukrainę i tą kwestię samostanowienia narodu? Tak, w czasach zimnej wojny, czyli powiedzmy do czasu upadku ZSRR, Benoit i w ogóle Gres promował politykę tak zwanego równego dystansu między liberalną Ameryką a komunistycznym Związkiem Radzieckim, gdyż tak naprawdę to jest jedno i drugie jest złe. Natomiast od czasu Majdanu jest raczej negatywnie, sceptycznie był nastawiony do Ukrainy na zasadzie, że no bo ta Ameryka tam miesza, tak, i tak naprawdę chce w pełni już skolonizować Europę, a Rosja jakieś tam ograniczenia im daje. Natomiast w tym momencie jest zdecydowanie za Rosją. A jednak. Ale tylko też dla takiego kontekstu trzeba też zwrócić uwagę, co, no to też w moim doktoracie pisałem, że we Francji niechęć do Ameryki ma bardzo... Ma bardzo długą historię, tak, jest mocno zakorzeniona z różnych względów. Jednocześnie moskalofilstwo jako takie. Zarówno po tej lewicowej stronie, jak i prawicowej. Tak jest. Zdecydowanie. Jeszcze chciałem jedno pytanie w kontekście, tam było wymienione, że właśnie to poglądy, akurat chodziło o poglądy Faja, tak, że komunizm, nazizm, to jakby to miałoby mieli, te ideologie miały być też wrogiem. No też nie mam oczywiście Ameryka wrogiem tego powrotu do tradycyjnych wartości, cywilizacji itd. Dlaczego akurat nazizm? Czy właśnie Benoit się zgadza z Fajem w tej kwestii co do nazizmu? No bo przecież Rosenberg, Nawrot, też pisał o nawrocie do tej pogańskich wartości, do tej przedchrześcijańskiej Europy. Dlatego mnie to dziwi. Czy to jest tylko wymysł aktora porno, czy jednak jak właśnie Benoit się do tego? Czy on się z nim w kontekście nazizmu zgadza? Tak, po pierwsze to ja bym nie redukował pana Gimafaya do po prostu aktora porno. No, ale to nie, bo akurat mnie ten pogląd trochę... Ja rozumiem, tak. Stosunek Nowej Prawicy, czy też konkretnie Benoit do nazizmu jest też interesujący i to jest jedna z tych rzeczy, których niestety nie zdążyłem zrobić. To jeżeli bym robił spotkanie na temat tych kwestii religijnych, to wtedy to jakby to się wiąże z tym.
No to od razu może powiem, dlatego że to jest bardzo ciekawe. Zdaniem Benoit, nazizm tak naprawdę nie był pogański w żaden sposób, on był monoteistyczny. Dlatego, że myślenie politeistyczne o polityce wygląda w ten sposób, że każdy polis ma prawo do własnych bogów. To po pierwsze. I po drugie, religie pogańskie, religie politeistyczne nie miały w sobie misyjności, a więc nie było czegoś takiego, że my tutaj napadamy jakiś drugi polis, jakiś inny, powiedzmy, naród, czy grupę etniczną, żeby nawracać. To po prostu po to, żeby podbić, żeby podnieść. Tak? Ale tutaj nie wchodziły kwestie religijne. Natomiast w hitleryzmie był taki wątek deifikacji rasy, nazwijmy to, który tak naprawdę wynikał z monoteistycznych klisz myślowych, które się zakorzeniły w europejskiej psychice od chrześcijaństwa. I z czasem coraz bardziej wnikały. I to, co być może Hitler czy część nazistów mogło uważać za pogaństwo, czy też realizację jakiejś pogańskiej religijności, tak naprawdę de facto było pewną formą monoteizmu, lukrowaną estetyką pogaństwa. Ja bym odróżnił Hitlera od Rosenberga. No, już przepraszam, tak, ale... Proszę o kolejne pytanie. Proszę bardzo. Ja? Tak. Z tym stosunkiem do islamu, to tak mnie trochę zastanowiło, no, szczególnie w kontekście Turcji po Ataturkowej i Turcji w NATO i tego, że Turcja jest sojuszniczką Izraela. Tak. Przynajmniej nie konfliktuje z nim. No i co znaczy z tym? No. Funkcjonowanie takiego państwa tureckiego jakby podkupuje tezę odnośnie działania islamu. Chyba, że chodziło mu o działanie islamu w państwie chrześcijańskim. Przepraszam, ale jeśli jako historyk pozwolę się włączyć, Turcja współczesna, kemalistyczna, ta od roku powiedzmy 1923, tak umownie mówiąc. Tak, ale ta powiedzmy, o której mówi tutaj Staszek. Była oparta nie o islam, tylko oparta o świecki nacjonalizm turecki. Bo co to jest kemalizm? Kemalizm jest to tak, świecki nacjonalizm turecki, który został zrealizowany, jakby to powiedzieć, wbrew pryncypiom islamu w społeczeństwie muzułmańskim, które z różnych przyczyn przyjęło to rozwiązanie, no przyjęło między innymi dlatego, że poniosło straszliwą klęskę, a klęski zawsze przeobrażają również poprzedni model ustrojowy, można powiedzieć, tak? I Kemal był w stanie narzucić świecki nacjonalizm podszyty też no, ideą panturanizmu, czyli ideą narodową, sprzeczną z zasadami takiego czystego islamu. Dlatego też, że Turcja poniosła no, bezprzykładną klęskę. Natomiast I prawie została rozebrana. A ocalił ją właśnie dzięki swojemu wysiłkowi militarnemu. Czyli tutaj to co powiedział kolega Staszek, nie jest zaprzeczeniem. Turcja nie jest kemalistyczna, do niedawna ta jaka była, powiedzmy do Erdogana, nie jest wcale zaprzeczeniem tego, że islam jest taki jaki jest, ponieważ Turcja została zbudowana współczesna na zasadzie obcej islamowi, na zasadzie narodowej. Nie na zasadzie islamistycznej. No, wiem. Proszę. Nie wiem, czy został odpowiedziany, czy jeszcze mam coś do powiedzieć, bo tak szczerze powiedziawszy, jakby nie bardzo rozumiem pytanie. Chodzi o faja czy faja, tak? Rozumowanie faja o islamie no, byłoby całkiem wygodne, tak, i spójne, gdyby nie istniała Turcja. Nie, znaczy tak, ja rozumiem pytanie, tylko... W swoich książkach Faj nie porusza po prostu kwestii Turcji, więc jak się domyślam, pewnie by powiedział, no dobra, to wyjątek. No właśnie. No ale to taki wyjątek to wielkości Francji, a nawet większy, nie? No ja rozumiem, no ale... Gdyby była tylko Arabia Saudyjska, Irak, Iran i tak dalej, i generalnie to by było kar śmierci i tak dalej, to spoko. Można by... To by się trzymało, ale istnieje Turcja. Nie, no oczywiście, natomiast to ja mogę odpowiedzieć tak, jak właśnie pan doktor tu już powiedział, że islam właśnie przez Atatürka nie miał tak silnej roli w budowaniu nowoczesnej Turcji, jaką mógłby mieć, jaką miały inne państwa. W związku z tym nie był jedynym albo decydującym, czy jedynym decydującym czynnikiem w budowaniu porządku tego państwa. Prawdopodobnie tak bym mógł powiedzieć. Oczywiście ja tu się domyślam, tak, bo Faj już nie żyje, więc się niestety nie dowiemy.
Ja bym odróżnił państwo muzułmańskie od państwa, w którym większość ludności jest nominalnie muzułmańska. Tak, też bym to by tak powiedział. Rzeczywiście było tak, że za Atatürka większość, zresztą tak jak dzisiaj, była nominalnie muzułmańska, ale z różnych przyczyn elita, która była nacjonalistyczna, była w stanie przeprowadzać swoje projekty. Proszę zwrócić uwagę, że po niecałych 100 latach to się zmieniło. Bo przecież rządy Erdogana oznaczają odejście od kemalizmu. No ja zauważam. Partia kemalistyczna jest w opozycji, tak? Oznaczają powrót do jakiegoś osmanizmu. Tam, do islamizmu, tak? Osmanizmu, ale również no, osmanizm jest oparty o ideę no, jednak kalifatu, o ideę tego, że Turcja jest tutaj tym sztandarem kalifatu, prawda? I to jest, to pokazuje, że te kilkadziesiąt lat nacjonalistycznej, kemalistycznej Turcji no, okazało się jakimś no, może jednak epizodem w dziejach tego państwa. Zaznaczam, że ja się nie czuję żadnym specjalistą od ludów tureckich, ale po prostu jako obserwator znający historię XX wieku jakoś tam taką obserwację mogę tutaj publicznie zaryzykować. I jeszcze może tak na koniec jedna uwaga. Czysty islam nie rozróżnia narodowości, ale praktyka, jak przyglądamy się krajom islamskim, pokazuje, że zdarza się sytuacja, w której jakiś nurt islamu wiąże się z jakąś narodowością. Jak to jest szyicki Iran? Klasycznym przykładem jest szyicki Iran, gdzie ten szyizm najprawdopodobniej był rodzajem reakcji ludności irańskiej, indoeuropejskiej na oficjalny ten islam arabski, sunnicki. I lepiej niech się wypowiedzą już tam historycy, ale to się przeczyta o tym, to się to rzuca w oczy, można powiedzieć, tak? I takie sytuacje mogą się zdarzyć. Czyli sytuacja, w której naród przebija się pod postacią czegoś innego, na przykład pod postacią sekty religijnej. I to jest ten przykład, tak? Że jakiś byt wyraża się nie w formie swojej jawnej, ale w formie takiej zakamuflowanej, można powiedzieć, ale nadal pozostaje tym samym bytem. Ja wiem, że tu wchodzę troszkę w jakieś takie wizje, no wiecie Państwo, że Filip Dick uważał, że Cesarstwo Rzymskie nadal istnieje, tylko pod innymi tam postaciami, ale coś takiego daje się dostrzec w dziejach. Funkcjonowanie pewnych rzeczywistości daje się w ten sposób dostrzec w dziejach. Ale moim zdaniem tutaj Turcja, konkludując, Turcja Kemala nie jest dowodem na to, że islam nie jest sobą. To Turcja kemalistyczna była specyficznym wyjątkiem, wynikającym z pewnych historycznych uwarunkowań. Proszę bardzo. No chyba już ciężko mi byłoby dodać cokolwiek danego. Proszę bardzo. Mam takie pytanie. Czy Guillaume Fay w wspomnianej książce Nowa kwestia żydowska w jakikolwiek sposób odnosi się do prac naukowych profesora Kevina McDonalda, takich jak kultura krytyki na temat konfliktu interesów i strategii ewolucyjnych diaspory żydowskiej i cywilizacji europejskiej, czy do podobnych teorii? Znaczy tak, z mojej wiedzy wynika, że nie, natomiast nie miałem możliwości czasu przejrzeć jej od deski do deski, natomiast z tego co ja się orientuję, nie ustosunkowuj się za bardzo do tego. Natomiast generalnie uważa, że oni przesadzają, tacy stronnicy teorii McDonalda. No i uważa to co mówiłem, że tak czy inaczej i tak islam jest gorszy, więc nie wiem. Tak. I zaraz, bo pan się jeszcze zgłaszał, a potem... Tak, jeszcze takie pytanie, trochę refleksja, jak słuchałem właśnie o poglądach BWA, to kiedy słuchałem o prymacie wspólnoty nad jednostką, nad dążeniem do harmonii, tak mi się trochę zaświtało na jakby konfucjanizm. BWA trochę, a konfucjanizm. Znaczy w pewnym sensie można powiedzieć, znaczy chodzi mi o to, że tak, że cywilizacje konfucjańskie, azjatyckie oparły się chrystianizacji, w dużej mierze się oparły chrystianizacji, kładą nacisk znaczy widzę dużo zbieżności pomiędzy pewnym takim podejściem społeczno-cywilizacyjnym, czyli właśnie jednostka bardziej z tyłu, prymat wspólnoty, harmonia jako zasada współżycia społecznego, a nie konfrontacja. Jakby czy na przykład właśnie Benoit na temat właśnie konfucjanizmu się w ogóle w jakiś sposób wypowiadał i miał jakąś refleksję?
Na temat konfucjanizmu nie spotkałem się z żadnymi eksplicytnymi wypowiedziami, natomiast sądzę, że to nawet nie jest potrzebne, żeby sięgać aż tak daleko, gdyż stwierdziłby, że już w antycznej Grecji, czyli u nas w Europie, przez długi czas nie było czegoś takiego jak prymat jednostki, tylko był prymat jednak wspólnoty. I właśnie to jedna rzecz, która podkreśla, to, że indywidualizm, liberalizm, biorąc pod uwagę historię, jakby całą historię Europy, to jest relatywnie nowy twór. I że nie powinno się tam pewnego ideowego tworu ostatnich lat, nazwijmy to, przeceniać. Gdyż jeżeli, załóżmy, przez, tutaj już upraszczam, przez 70% czasu historii Europy, powiedzmy od antyku, nie było czegoś takiego jak liberalizm, indywidualizm, no to dlaczego mielibyśmy uważać, że to jest właśnie to, co decyduje o tym, że Zachód jest Zachodem, czy tam Europa Europą? Proszę bardzo. Mam jeszcze takie pytanie a propos poglądu Benoît, bo pan doktor wspomniał, że Faj, no, w tej książce Nowa kwestia żydowska, no, jest za jakimś tam taktycznym sojuszem z państwem Izrael w kwestiach antyislamizmu. Natomiast jak do tego się odnosił Benoît? Czy też go popierał, czy tak? Zresztą tak, on się do tej kwestii nie odnosił w ogóle, ale natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że on ma interesujący pogląd na judaizm. To znaczy, że jeżeli przyjąć, że chrześcijaństwo jest złe, bo jest monoteizm i uniwersalizm, no to judaizm aż taki zły nie jest, dlatego że nie jest uniwersalistyczny. Czyli jest jeden Bóg, ale nie ma jakiegoś dążenia do misyjności i nawracania innych ludzi, więc by niech sobie wierzą to, co wiemy. Ale to jest religia rasistowska odpowiedź. Przecież Talmud tę sprawę, on tego nie widział. Nie mówił o tym. Aha. Że jak jest rasizm zamknięty tylko do jednej wspólnoty, to mu to nie przeszkadzało. No mniej więcej. Nie musi oznaczać tylko realizmu i uniwersalności. Co? Rasizm nie musi oznaczać chęci ewangelizacji przecież. Tak. Tak. Ani tym bardziej podejścia uniwersalistycznego, już przeciwnie. Ale sposób, chodzi mi o sposób traktowania innowierców, że wiadomo, jak wystarczy sięgnąć do Talmudu, bo mamy to wszystko. Znaczy powiem tak, badacze... tutaj Benoît właśnie był jakby za jakimś takim elementem też tolerancji, że samostanowienia... Znaczy, może powiem w ten sposób. Z tego, co wyczytałem, co francuskojęzyczni badacze mówią na ten temat, odpowiedź, jak sądzę, jest dość prozaiczna. Sądzą po prostu, że będą robić wszystko, żeby uniknąć pewnego zarzutu. Aha. I z tego to wynika. No to jest wiemy co. Znaczy to jest oczywiście domysł, bo jakby ja nie jestem jego umyśle, tak, natomiast no, to jest takie przypuszczenie. Myślę, że prawdopodobnie coś w tym może być. Natomiast jeszcze takie, bo miałem powiedzieć, ale tutaj ktoś mi przerwał niestety. I czy wracając na chwilkę do kwestii tej Ukrainy, wojny. Bo miałem okazję się z nim spotkać, bo to wspominałem. I oczywiście jako Polak no nie mogłem nie poruszyć kwestii, a co z tą Rosją, Ukrainą i tak dalej w obecnym kontekście Majdanu i tych całej tej, nazwijmy to, rewolucji. Bo on powiedział, że po prostu uważa, że Rosja mimo wszystko jest mniejszym złem od tej liberalnej, konstytucjonistycznej Ameryki. No to ja powiedziałem, no dobrze, Rosja jest mniejszym złem dla was, ale niekoniecznie dla nas. No to on odpowiedział krótko, zdaję sobie z tego sprawę. Aha. A, czyli ma nas... Czyż wiemy z jego... Czy pytanie, Benoît widzi różnicę, jeśli chodzi już o relację między śmiercią kulturową, rozumianą jako wpływ Stanów Zjednoczonych, a śmiercią fizyczną jako wpływ Rosji? Czy dla niego to jest też coś, co mu umyka? Uważa, że śmierć kulturowa jest czymś gorszym. Aha. Proszę bardzo. Od razu takie pytanie do tego tematu. Dugin, Aleksander, tak. Uważa, że Ukraina zakładała taki bazis dla formowania czwartej drogi. I jego córka często pisała artykuły o nowej prawicy. Czy może pan coś powiedzieć o w ogóle, gdy to chodzi o temat, może to nie chodzi trochę, o wpływie nowej prawicy na już nowoczesną czwartą drogę, na euroazjatycki ruch. Znaczy tak, jeszcze euroazjatyzm, właśnie ta czwarta teoria polityczna była jedną z tych rzeczy, których miałem badać, natomiast po prostu nie starczyło mi czasu. Natomiast jeśli chodzi o takie krótkie porównanie, to mogę wspominać, to znaczy oczywiście pewien wpływ jest. Natomiast taką różnicą, która mi się pierwsza
pojawi między nową prawicą a eurazjatyzmem, to jest taka, że nowa prawica raczej bazuje na nauce, jest bardziej taka, nazwijmy to profańska, jakby to Dugin powiedział, gdyż nie ma w niej elementów takich, powiedzmy, mistycznych, natomiast u Dugina jest jednak tego trochę, co jest spowodowane jego wiarą starożytnością. Pozwolę sobie powiedzieć do kwestii Dugina jeszcze dwie podstawowe różnice. Otóż nowa prawica była skupiona na czynniku etnicznym, a Dugin jest jednoznacznie człowiekiem, który opiera się na kulturowo-językowym rozumieniu narodu. I to wynika z podstawowej różnicy między nową prawicą a duginizmem. Nowa prawica to jest nacjonalizm europejski lub w tym wypadku europejsko-francuski, a Dugin wprost w czwartej teorii politycznej mówi, czym jest czwarta teoria polityczna. Czwarta teoria polityczna to jest teoria rosyjskiego nacjonalizmu, który ma wrócić do fazy imperialnej. On to mówi in extenso verbis. To nie jest żaden mój wniosek, on to mówi wprost. Czwarta droga to jest idea rosyjska, dotyczy tutaj wyłącznie Rosjan, no zmiany kulturowo, bo Rosjaninem może zostać każdy, docelowo każdy ma zostać Rosjaninem, tak jak to Agumbić. Tak jak to rozumie. Całkowicie przeciwne do Benoit. Tak, tylko z mojej strony. Natomiast od razu tutaj to mała uwaga, że to nie jest tak do końca, że nowa prawica jest nacjonalizmem, bo tutaj są pewne niesnaski. Sam Benoit jest, co ciekawe, krytycznie nastawiony do nacjonalizmu, gdyż uważa, że nacjonalizm jest tworem nowoczesnym i on opiera się, i że bardziej promuje ideę imperium, czyli decentralizację, gdyż jest nastawiony negatywnie i krytycznie wobec centralizmu, gdyż decentralizacja jest jakobicka, jest nowoczesna i wolałby właśnie większą autonomię dla regionów. Ale na przykład taki ten Mislav Sunić, który niemal wszystkim przypomina Benoit, prawie ze wszystkim się zgadza, to jednak zdecydowanie optuje za, jednoznacznie mówi, że nacjonalizm zdecydowanie. To już jest takim drobnym. Nasz czas powoli dobiega końca. Czy jeszcze jakieś pytanie na ostatek? Jeżeli nie, to ja bardzo chciałem podziękować naszemu prelegentowi. W warunkach kryzysu kultury zachodu do tych tematów wielkich krytyków tej kultury będziemy na pewno wracać. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia.